Hello, everyone, and welcome to the 423rd Knowledge Seekers Workshop here on Thursday, March 10th, 2022. This is a broadcast of the Keshe Foundation Spaceship Institute Education Department and part of the public teachings in English. My name is Rick Crammond, and I'll be host today once again in these weekly teaching series. And once again, we have the pleasure to be joined by Mr. Mehran Keshe of the Keshe Foundation, who will be presenting today's workshop. So hello, Mr. Keshe, how are you today? Dzień dobry, miłego dnia dla Was. Jak zwykle gdziekolwiek i kiedykolwiek. Słuchacie tej serii programów nauczania poszukiwaczy wiedzy z Instytutu Statków Kosmicznych Fundacji Keshe. Dziś to kolejny dzień, w którym poszerzamy wiedzę i staramy się realizować i dowiadywać się więcej. I jak sprawy się rozwijają, jak stajemy się tym, kim jesteśmy, jaki jest wzór kreacji, co dyktuje życie i jak możemy odtworzyć życie, jaki jest sekret istnienia i gdzie szukać wzorca życia. Czy jest to warunek dla człowieka, dla życia człowieka? Czy też warunek dla całego działania wszechświata? Jak do tej pory patrzyliśmy na dwa oddzielne systemy lub nigdy nie rozumieliśmy jednego systemu w drugim? Czy doszliśmy do tego, że w jakiś sposób staliśmy się bardziej materialistyczni i po prostu patrzyliśmy na to, co widzimy i czego dotykamy, i zrozumieliśmy część tego, ale nigdy nie zrozumieliśmy, że to jest wzór kreacji? Cały temat i nauczanie Instytutu Statków Kosmicznych KF to kształt, który jest w kosmosie. W dawnych czasach nazywaliście to łodzią Noego. Zebranie każdego zwierzęcia do podróży, a następnie wylądować w miejscu z doskonałym przykładem każdego zwierzęcia w parach, aby życie mogło trwać dalej. Ale w rzeczywistości, czy nie jest tą łodzią, czy statkiem Noego? Statek kosmiczny, który człowiek próbuje dziś stworzyć, aby wziąć najlepsze przykłady, doskonałe przykłady stworzenia na tej planecie do innego miejsca przeznaczenia. W pewien sposób, kiedy lądujecie z obywatelami Ziemi na innej planecie, lądujecie z łodzi Noego, co oznacza, że przybyliśmy z wiedzą, że możemy podróżować w przestrzeni wszechświata. Pochodzimy z punktu, w którym wiemy, jak sobie radzić, aby być częścią procesu kreacji, by być w procesie kreacji. Mówiliśmy o tym w przeszłości. Staraliśmy się rozwinąć ten temat na różne sposoby i bezpośrednio w przeszłości. Jak tworzymy życie? Jak podtrzymujemy życie? Czy to komórka w ciele człowieka, życie człowieka na tej planecie, czy życie galaktyki, czy Układu Słonecznego? Ponieważ nigdy nie mieliśmy wiedzy, nigdy na to nie patrzyliśmy. Ale w istocie ten proces kreacji jest taki sam. Proces życia jest taki sam. W ciele człowieka, kiedy popatrzymy na strukturę nerki w określonej pozycji i warunku, widzimy trzy warstwy. Patrzymy na jelito, ścianę jelita, widzimy trzy warstwy. Patrzymy na ciało człowieka, skóra człowieka ma trzy warstwy. Wtedy im większy rozmiar w większym wymiarze. Układ Słoneczny ma znowu trzy warstwy. Galaktyka ma trzy warstwy. I my zawsze patrzymy tak, jak widzieliśmy i opracowaliśmy to. Bo kiedy sam stajesz się komórką, kiedy sam stajesz się ciałem człowieka,
Potrzebujesz warstwy, aby chroniła cię przed polami zewnętrznymi, że nie wchodzą w interakcję z tym, co tworzysz w środku. Następnie tworzysz sekcję pośrednią, gdzie zezwala się polom, które są akceptowane przez stronę wewnętrzną i inne strony, aby wyciekły lub zostały wchłonięte, aby znalazły się w pozycji i miejscu, że staje się to punktem połączenia, interfejsem między wyjściem a wejściem, a następnie masz wewnętrzną część, co oznacza, pracuję z tym, jakie energie znajdują się w strukturze. Nie wypuszczam krwi, utrzymuję żyły, utrzymuję mięśnie w środku. A potem widzimy, że ten wzór się powtarza. Mamy to samo. Mamy taką samą strukturę w Układzie Słonecznym, kiedy wiedza człowieka zostaje poszerzona, że może zrozumieć działanie Układu Słonecznego, jak wyjaśniłem w książce numer 4 o stworzeniu Układu Słonecznego. Widzimy te same trzy warstwy. My jako Układ Planetarny, my jako Słońce, my jako... Część tego, co widzimy, jest w wewnętrznej powłoce, znajduje się w wewnętrznej części skóry. Więc kiedy chcemy podróżować poza wymiary Układu Słonecznego, musimy zrozumieć fazę pośrednią, a następnie musimy zrozumieć siłę pola fazy zewnętrznej, które zatrzymują promienie kosmiczne różnych rzędów przed przeniknięciem do środka, aby wejść do środka. A ta sama strona trzyma wszystko w środku. Teraz, jeśli to rozumiecie, dochodzimy do punktu, aby zrozumieć dalej. Jak to tworzymy? Jaki jest warunek? Jaka jest potrzeba? Jak możemy mieć trzy warstwy w jelicie człowieka? I mamy trzy warstwy na skórze człowieka, lub w nerkach człowieka, lub w Układzie Słonecznym. Kto o tym decyduje? Jakim warunkiem jest ta pozycja decydowania o sile? Czy możemy nałożyć na nerkę siłę trójwarstwowej skóry człowieka? Czy możemy stworzyć siłę pól trzech warstw Układu Słonecznego w skórze człowieka? Nie pasuje. Konie dla koni. A wtedy środowisko decyduje o tym, czym będzie skóra i jaki jest jej cel w stosunku do innych, gdy wchodzą ze sobą w interakcję. Kiedy ciało człowieka zostało stworzone, nie chodziło tylko o to, że robimy żołądek i to wszystko. A potem potrzebujemy wątroby. Potrzebujemy czegoś do przechowywania tego, co przez to przychodzi. Musieliście więc jeść bez przerwy, bo nie mieliście gdzie przechowywać. Potem przyszła innowacja tłuszczów, czyli zmiana pól, że wewnętrzny system może wchłonąć. Nazywamy to systemem limfatycznym. A może to wszystko zostało stworzone zgodnie z procesem kreacji, aby wszystko, co potrzebne, i jedna część mogła połączyć drugą część. W dzisiejszym świecie mówi się, że krew przepływa przez nerki i nerki filtrują i czyszczą, a potem wysyłają to, co nie jest potrzebne. Czy nie jest to w rzeczywistości do góry nogami? Czy jest to rzeczywistość z tego, co widzimy dzisiaj i rozumiemy więcej o kreacji i procesie życia? Nerka pobiera większość energii, której organizm nie potrzebuje, poprzez limfę, poprzez swoje ciało do wewnątrz. Dopływ krwi dostarcza częścią tego, a nie wszystko. Przyjęliśmy pewne dogmaty o tym procesie życia, że utknęliśmy w tym. Dlaczego pozycja nerek jest w takim miejscu w ciele człowieka? Dlaczego wątroba zawsze ustawia się w pobliżu jelit lub obok? Dlaczego wątroba nie pojawia się na zewnętrznych krańcach ciała człowieka, gdzie są wasze usługi rozrodcze lub gdzie wasze miednice? Dlaczego trzy warstwy wątroby działają na zasadzie trzech systemów wchłaniania całości tego, co nadchodzi? Dzisiejszy świat medycyny mówi nam, nasza obecna wiedza biologiczna mówi nam, że nadwyżki materiałów są przechowywane przez krew w wątrobie człowieka.
Tak, 20% tego, co trafia do wątroby. Wątroba znajduje się w górnej części żołądka, w górnej części jelita i bezpośrednio absorbuje energię. Przenosi i przekształca ją w stan materii energii. Co jest potrzebne w środku? Kiedy świat nauki to zrozumie, zrozumiecie. Możecie wziąć każdą energię, o ile ma bicie serca i ma to, co nazywamy intelektem. Ta istota i intelekt mogą być stworzone w wymiarze fizycznym w dowolnym miejscu we wszechświecie. Ten punkt centralny nazywamy duszą człowieka. Więc kiedy wysyłamy duszę człowieka, transportujemy, przeobrażamy duszę z Ziemi na Księżyc, na Marsa, na Jowisza, nie będzie wyglądać jak człowiek z dwa nogami i dwa rękami, chyba że ubierzemy go w małpi skafander, jak to robi NASA, i zamkniemy go w nim, w taki sposób, jaki chcemy go zachować. Wtedy zobaczymy, jak człowiek przemienia się odpowiednio do warunków i może żyć wiecznym życiem. Mówimy piękną poezję po persku. Oznacza, jeśli nie chcesz odstawać, stań się częścią tego. Wtedy nie zostaniesz zauważony. Czy ciało człowieka? Teraz widzicie. Amerykanie wylądowali i widzimy skaczącego człowieka. Czy gdy udamy się na Księżyc i Marsa, będziemy skakać jak człowiek? Dane naukowe i podróżowanie w rozpiętości wszechświata mówią mi – nie. Człowiek nie będzie wyglądał jak człowiek, jaki widzimy na planecie Ziemia. Człowiek będzie wyglądał tak, jak człowiek. Dusza człowieka może istnieć w wymiarze fizyczności, na jakie pozwala środowisko Księżyca. W przeciwnym razie jesteś jak na maszynie do podtrzymywania życia w małpim skafandrze. By przejść i przekształcić i przeobrazić między jednym a drugim. Staje się zaufaniem człowieka do własnej egzystencji. Co się stanie, gdy dotarłeś na Księżyc i nagle chcesz udać się na Marsa? Czy intelekt rasy ludzkiej i innych ras osiągnie punkt, w którym przez szkołę myśli, przez podniesienie zrozumienia emocji i duszy, może zdecydować o celu? Stajesz się świadomy istnienia i wymiaru życia w innych pozycjach i wymiarach. Czy to nie jest to, co plemnik i komórka jajowa robią w łonie matki? A zgodnie z pochłoniętą energią górna, dziura staje się dzieckiem. Zgodnie z polami, które matka stworzyła w łonie. Czy to nie wraca do tego, co nazywają DNA? DNA i chcą to potwierdzić. Ale czy ta energia, co widzimy jako jajeczko i nasienie, które tworzą duszę człowieka i staje się tym kubkiem z pomarańczą na zewnątrz? Czyż pomarańcza nie jest pięknem istnienia matki? A kubek to plemnik i komórka jajowa, które stworzyły nowy wymiar egzystencji w łonie matki. Jeśli ludzkość to zrozumie i to jest powód, cała ta wiedza w prostszy sposób została przekształcona i przeniesiona do wiedzy człowieka i reszty stworzenia we wszechświecie, rozumiejąc to, wtedy dochodzimy do zrozumienia. Jeśli ta dusza to pole energii, które jest tworzone, może odtworzyć strukturę fizyczności gansów matki, czy ta dusza zrobiłaby to samo, replikując w niej duszę stwórcy?
Tam, gdzie Stwórca staje się tą pomarańczą, a reszta kreacji staje się różnymi kubkami w całym wszechświecie, że wieje wiatr duszy Stwórcy w tym. Tak więc dusza człowieka jest czysta, bo to dusza Stwórcy. Jest to warunek środowiska fizyczności, co oznacza posiadanie rąk, nóg i stóp i bycie galaretką lub czymkolwiek. A potem, aby żyć, decydujesz, co wchłaniasz i w przypadku rasy ludzkiej do zabicia i zniszczenia, aby dodać do tego, co nazywa się siłą pola życia człowieka. Przyjmujemy jedną, ale nie poszerzamy wiedzy, aby zaakceptować całość. I tak zawsze mówiłem, człowiek przyjmuje moją wiedzę zgodnie ze swoim intelektem, zgodnie z jego własnym rozumieniem i akceptacją całości kreacji. Wtedy tworzycie te dusze, kiedy przenosicie te dusze z Ziemi na Księżyc. Teraz musi ona stworzyć sama trzy warstwy, aby mogła istnieć. Jaka będzie ta skóra, jaka będzie gruba, jaki rodzaj ciśnienia zaakceptuje, dyktuje kształt i manifestuje się w tym punkcie, ale w istocie nadal masz w sobie replikację pól duszy Stwórcy w duszy człowieka. Stworzyłem człowieka na obraz siebie. Teraz, gdy masz pomarańcze, nadal ma smak, aromat, piękno całości. Teraz rozumiemy. Teraz pojmujemy. Teraz stajemy się częścią całości. Byliśmy częścią Stwórcy, byliśmy częścią kreacji, byliśmy częścią procesu istnienia. I ta potrójna warstwa to miejsce, w którym dusza człowieka może stworzyć wymiar egzystencji, trzymając się wymiaru duszy, tak jak jest w duszy Stwórcy. Pośrednik, który może odbierać i dawać, i to, z czym nie, mogę sobie poradzić. Założę kurtkę na to, nazywam to tam, gdzie może się utrzymać i uczynię to wodoodpornym. Uczynię pole odpornym wobec pola wszechświata. Kiedy nosimy skórę człowieka, mówimy po prostu, och, woda spływa po skórze, ale w nadchodzącym czasie, gdy naukowcy przyjrzą się, ile pól tego układu słonecznego, tej planety nasze ciało nie chce wchłonąć i widzimy je odepchnięte. I ile z tego zostaje wchłonięte, ponieważ ciało człowieka domaga się ich istnienia. Ta komórka wątroby człowieka, ta komórka w nerce człowieka nie otrzymuje pulę wszystkiego, czego potrzebuje do egzystencji, z tego, co je człowiek, ale potrzebuje z innego wymiaru pulę wszechświata, ponieważ jest. Wciąż filtruje w tym część energii wszechświata, nie tylko to, co widzisz. Jako zawartość wątroby, jako to, czym się uświadomiłeś. Jako komórka wątroby, w tej komórce wątroby znajdują się pola promieniowania, pola siły wszechświata, których ciało człowieka musi się trzymać. Mówimy, że cała witamina C i witamina D w wątrobie, kiedy tego potrzebujemy, nazywamy to, ciało domaga się tego, aby było tam i zostaje dostarczone, ale jest rozszerzenie, jeśli przyjmiemy, że ciało człowieka pobiera 20% pożywienia i 80% więc wątroba musi mieć taką samą funkcjonalność, aby móc usunąć te 80% po użyciu, czego ciało człowieka nie potrzebuje w wymiarze człowieka. Wątroba nie jest tylko dla wymiaru fizycznego, jest dla dodatkowego pola wszechświata, którego potrzebuje ciało człowieka.
Teraz, gdy dochodzimy do technologii kosmicznej, musimy zrozumieć, że możemy pozwolić na pojawienie się życia w miejscu, czasie, w którym musi być, gdzie musi być tak, że może potwierdzić istnienie duszy człowieka. W nadchodzącym czasie to, co dajemy wam, jak powiedzieliśmy wcześniej, jako jednostka wzmacniająca system lotu. Czy miałoby to jakiś wymiar fizyczny? Czy miałoby jakąś fizyczną manifestację? Albo wchodzimy w daną przestrzeń. Wierzymy, że jest to przestrzeń, w której znajduje się system. I przez nią przechodzimy transformację i łączymy się z siłą pola wszechświata, aby móc podróżować po kosmosie. Jak powiedzieliśmy w ostatnich naukach, jak gdy zmieniamy pola połączeń węgla, węgla 12 do węgla 14, gdzie stajemy się od stanu materii w sile pola wszechświata transmutacji i transportu. Potem dochodzi do tego, że jeśli stworzę dwie warstwy, wtedy to dusza człowieka stanie się trzecią częścią. Wtedy dusza człowieka stanie się wymiarem istnienia całości potrzebnych energii do transportu, transmutacji do punktu i przeznaczenia. Siły pola duszy człowieka poprzez emocje duszy. A nie przez emocje duszy fizyczności w wymiarze rozumienia całości istnienia we wszechświecie. Kiedy podróżujesz z Ziemi na planetę Zeus, wymiary sił są różne, a mózg człowieka nie może istnieć. Aminokwas staje się przeźroczysty, rozpuszcza się, przestaje istnieć. Gdzie zamierzasz znaleźć emocje? Chyba, że zrozumiałeś, że to emocja duszy decyduje o pozycji, czasie i miejscu. A dusza człowieka ma w sobie wiedzę o wszechświecie. Tak jak woda czerpie swoje piękno z pomarańczy. Ta pomarańcza jest wiedzą Stwórcy, który wie wszystko, bo została z tego stworzona. Bo wtedy człowiek rozumie, nie ma pośrednika. Idę do papieża i pytam, jak mam użyć mojej duszy, jakiej siły potrzebuję, aby udać się na planetę Zeus. Ponieważ sam papież nie ma pojęcia o istnieniu planety Zeus. Jak możesz poprosić niewidomego, aby opowiedział ci o pięknie światła? Jak w procesie obecnych religii chcesz zrozumieć nadchodzącą wiedzę człowieka w rozwinięciu istnienia? Chyba, że sam człowiek zdobędzie wiedzę o całości. Wiedzę poprzez duszę i tworzenie duszy i zrozumienie, że jest obrazem. Jest tą wodą w kubku, która otrzymuje wiedzę i całość od Stwórcy. W pewnym sensie w nowych jednostkach wzmacniających, których używamy do podróży, tworzymy te dwie warstwy, aby umożliwić duszy człowieka rozszerzać się poza granice. Teraz granica jest polem opakowania / obudowy, a nie skórą człowieka. W pewnym sensie wprowadzamy was w stan, że przechodzicie przez sen. Przechodzicie przez warunek, że pozwalacie, zmniejszając, zmieniając siłę pola duszy fizyczności i przepływ krwi, pozwalacie waszej duszy rozszerzyć się poza jej fizyczność i zobaczyć wujka, kuzyna i sąsiada z sąsiedztwa i udać się do układu planetarnego, w którym nigdy nie byliście. Zgodnie z waszym rozumieniem obrazów, które pamiętacie po przebudzeniu, jak powiedziałem w innych naukach, poprzez tworzenie podwójnych
warstw umożliwiamy to przeobrażenie i transformację dla was. Wystarczy pozwolić duszy wyjść poza rozszerzanie skóry człowieka. A potem, czy muszę transmutować i przenosić fizyczność człowieka? Gdzie każda komórka ma duszę i w istocie jest to znowu. Ta woda w tym kubku, a dusza człowieka to pomarańcza w tej istocie. Teraz rozumiecie proces opracowywania nowej jednostki wzmacniającej. Nie robimy nic więcej poza replikowaniem zrozumienia, trawieniem i przetwarzaniem wiedzy kreacji, którą rozumiemy do tej pory. Ale to nie jest koniec. To dopiero początek tego, o czym wiedza człowieka będzie się uczyć i rozumieć w nadchodzącym czasie, że to, co nazywamy cyklem życia i wymiarem fizyczności i pól energii ciała człowieka, stają się esencją, źródłem, początkiem dopuszczania tego, co jest trzymane jako dusza w tym, aby otworzyć się i stać się najpiękniejszym kwiatem w świecie kreacji Stwórcy. By stać się centrum, zalążkiem innego życia, innego układu planetarnego, innym słońcem. Rozumiemy całość wiedzy, ale teraz musimy być w stanie ją powielić, że nie potrzebujemy nawet jednostki wzmacniającej. Opieramy się na siłach duszy człowieka, aby stworzyć ten warunek wzmocnienia, że pozwala duszy człowieka stać się częścią całości, bez więzienia tego, co nazywamy fizycznością, mózgiem i duszą fizyczności człowieka. Nie zamieniamy jednego więzienia na drugie. Podnosimy wiedzę człowieka, że człowiek może zrozumieć, że on decyduje. O opakowaniu / o budowie bez pozbawiania wolności. Potem dochodzi do tego, czy w rasie ludzkiej są inne rasy, które są wśród nas i pojawiają się wśród nas, i my jesteśmy wśród nich, aby zrozumieć istotę kreacji w jej całości, a nie w absurdalnej pojedynczości, jak życie człowieka. Potem przychodzi zadać jedno pytanie. Jak, gdzie i w istocie kto kontroluje cykl życia? Dusz i duszy Wszechświata, Unicosu i reszty? W pewnym sensie w pierwotnym nauczaniu w książce pierwszej, książce drugiej i książce trzeciej odnosimy się do tego. Ale teraz możecie zrozumieć, że zasialiśmy ziarno zrozumienia. Kiedy mówimy, kiedy neutron rozszczepia się, staje się protonem i elektronem. Tak jak wtedy, gdy dostajesz butelkę wody i wkładasz do niej dużą szklankę, małą szklankę, wciąż znajduje się w niej woda. Taka będzie dusza człowieka bez względu na wielkość, wymiar i położenie. Dusza Stwórcy by była protonem, a dusza człowieka elektronem. Ale w istocie wszystkie pochodzą z tego samego źródła kreacji. Proces kreacji i stworzonego wymaga zrozumienia bezwarunkowego, bezwarunkowej wiedzy o kreacji. Wtedy człowiek otwiera nowe drzwi, wtedy człowiek otwiera nowy wymiar w wiedzy kreacji. Stworzyłem człowieka na swój obraz, nie tylko poprzez cechy, ale przez wiedzę. A jeśli ludzkość to zrozumie, wkrótce przekonamy się, że wiedza, którą nosimy, jest wiedzą Stwórcy w strukturze duszy człowieka. W takim razie, czy potrzebujemy chłopców dostawców, zwanych prorokami? Czy potrzebujemy sług chłopców dostawców, zwanych hajatolach, kapłani i księża, gdzie?
Sami nie zdają sobie sprawy, z jakiej karmy, jakiej metody transportu sami używają. Jest to czas, w którym dusza człowieka zaczyna pojmować wiedzę kreacji. To czystość zrozumienia całości, która staje się warunkiem dla podniesienia zrozumienia. My tworzymy to więzienie, jak bardzo zrozumiemy proces kreacji. Jak powinniśmy stworzyć siebie i jak z czasem zostaniemy stworzeni z tego. Jeśli dusza człowieka pochodzi z pól, nasienia i komórki jajowej, co doprowadziło do jej stworzenia? Ile razy część tej duszy była częścią innej duszy, częścią innej pozycji i wymiarów, innej części wszechświata i unicosu? Ponieważ nie mogłaby się tu dostać, gdyby nie była bezpośrednio duszą Stwórcy. Musiała przejść transmutację, musiała przejść przez proces redukcji i interakcji, aby stać się promieniem wewnątrz jaja i plemnika, że ich oddziaływanie tworzy siłę duszy człowieka, by zostać stworzona. Potem pojawia się jedno fundamentalne pytanie dla nas wszystkich. Jak blisko chcemy być Stwórcy, co oznacza, jak bardzo chcemy zrozumieć wiedzę kreacji bez dogmatów i ograniczeń, rozumienia w wymiarze fizycznym i każda stworzona rzecz, czy to pies, człowiek, kot, mrówki, kamień ma potencjał zrozumienia procesu kreacji. I nie dotyczy to wyłącznie człowieka, i nie tylko tej planety, i nie tylko tej rasy. Wtedy rozumiemy, że jesteśmy częścią jednej rzeczy jako dusza. Nasza dusza jest częścią, to pole innej duszy, co prowadzi do powstania innego wymiaru. Stajemy się tym promieniem w zbiorze plazmy kreacji. Następnie przychodzi do naszych poszukiwaczy wiedzy rasy ludzkiej, aby zrozumieć, czego użyć przy tworzeniu systemów. I to, co nazywamy reaktorami w granicach tego, co nazywamy jednostką wzmacniającą dla podróży lub zdrowia, że mogą dotrzeć do tej części, że mogą sięgnąć zrozumienia tej części, że mają zdolność otwierania klatki i pozwolić duszy człowieka, jako plazma wszechświata, zostać uwolniona, aby wybrała własną egzystencję w wymiarze kreacji. Ale czy w trakcie stawania się wolnym, stawania się oderwanym od ograniczeń fizyczności, będzie otrzymywać więcej od pól wszechświata i Stwórcy, że w procesie transportu, transmutacji do nowego celu z fizyczności wewnątrz ciała człowieka, będzie wchłaniać nowe pola z pola wszechświata i Stwórcy, że w momencie manifestacji staje się dojrzałe do całkowicie doskonałej plazmy, aby rozpocząć całkowicie doskonałe życie. Z tego, co stworzą i co z tego powstanie. Nowa jednostka wzmacniająca bierze pod uwagę całą tą strukturę. Nawet jest ukryte w jej strukturze. Jest to jedna z najbardziej fundamentalnych zasad, jak mieliśmy. W zeszłym tygodniu zapytano, jaka jest różnica między węglem 12 a węglem 14. Czy mogę stworzyć węgiel 14? Czy mogę stworzyć warunek? Węgiel 14 jest transportem dla warunków wszechświata przyłączenia, a węgiel 12 dla stanu materii i plazmy tego, co nazywamy gansem ciała człowieka. Następnie musisz znaleźć sposób, aby przejść od węgla 12 do węgla 13, a następnie węgla 14, że ten węgiel 14 staje się warstwą na zewnątrz. Węgiel 12 staje się wewnątrz, a węgiel 13 jest warstwą pośrednią. A kiedy to nie działa? Kiedy znajduje problem, tak jak widzisz.
To na skórze człowieka. Dostajesz wysypkę, dostajesz bąbli, pojawia się infekcja między warstwami. Co oznacza, że organizm nie może zaakceptować warunku transmutacji do transportu wewnątrz lub na zewnątrz. Wtedy celem nauczania staje się to, że w jednostkach wzmacniających nasi badacze, nasi projektanci, nasi naukowcy zapewniają kierunek i pozycję zrozumienia całości, zanim będziecie mogli podjąć kroki, aby odbyć tę podróż, aby pójść i wejść do tego systemu, a potem znaleźć się w nim. Mówimy, że 6 czerwca będzie pokazem lotu, ale czy spodziewacie się zobaczyć lot systemu? Albo czy spodziewacie się zobaczyć lot duszy człowieka w tym systemie? Człowiek fizyczny szuka, by zobaczyć, czy podskoczy. Człowiek zrozumienia widzi, czy dusza jest nadal w systemie i oddziałuje w wymiarze fizyczności. To jest proces, przez który ludzkość musi przejść. Jest to proces wiedzy, przez który musimy przejść, aby w nim, wraz z nim, dzięki niemu zdobywać wiedzę o życiu. W wymiarze wszechświata musimy być w stanie przekroczyć warunek i zrozumieć połączenie węgla 12 w strukturze plazmy aminokwasu człowieka, który faktycznie działa w kierunku węgla 13, aby móc zmienić w stan materii lub zmienić w stan uniwersalny / wszechświata, kiedy to tak zwane rozwinięcie węgla 13 istnieje w wymiarze gansów plazmy człowieka i wkładasz do ognia i spalasz, otrzymujesz popiół fizyczny, który jest węglem 12, więc po raz pierwszy rozumiemy życie człowieka w tym, co nazywamy wymiarem fizyczności, jest siłą pola między warstwą zewnętrzną a warstwą wewnętrzną. A ciało człowieka w jego egzystencji jest ta, pomiędzy. Jest to ta fizyczność, która przez obie strony nie może przejść. Czy idziemy do wewnętrznej strony, która staje się kreacją i stwórcą? Czy też idziemy na zewnątrz, aby stać się częścią innego w większej strukturze silniejszych pól w wymiarze odrzucenia? To nóż, który tnie z obu stron życia, a człowiek jest życiem. W którą stronę zdecydujesz się pójść? W którą stronę zrozumiałeś, wybierasz, aby być częścią? I wtedy w tym procesie ludzkość wstaje, się mądra na proces zrozumienia Stwórcy, kreacji, w sposób, w jaki wchodzimy w Królestwo Stworzonego, ale nie w stanie materii, ale w wymiarze siły pola tego. Moim zadaniem jest nauczyć ludzkość zrozumienia tego procesu i stopniowo do tego punktu dochodzimy. Dochodzimy do punktu, w którym nie szukacie transportu, transmutacji, fizyczność człowieka, bo nigdy nie wiedzieliśmy, że człowiek jest paczką energii jak gansy. Dlatego jest elastyczny, dlatego może się poruszać, dlatego może robić wszystko inne. W przeciwnym razie ciało człowieka byłoby twarde jak kamień w całkowitym stanie materii. Nie jesteście, nie możecie być, inaczej nie moglibyście swobodnie się poruszać. Swobodny wymiar, miękkość skóry, elastyczność mięśni człowieka potwierdzają, że człowiek nie jest w stanie materii, ale w warunkach ziemi włożyliśmy w to ramę i zawieszamy na niej stany energii jako strukturę kości. Czy będziemy mieli, czy wiedza człowieka osiągnie punkt, w którym można przenosić i transmutować określone pola w komórce człowieka, aby stała się część struktury, którą chcecie? Czy możemy zrozumieć, że mamy
Wiedzę na przykład, że jeśli nie macie nerki, ale wiemy, że siły pole znajdują się w pozycji, w której musi być nerka, ponieważ z powodu struktury trzeba odrzucić wszystko, co jest płynne. W tym miejscu możemy stworzyć nerkę. Czy w nadchodzącym czasie będziemy mieli ludzi z 4 nerkami, 2 stare, które nie działają, i 2 świeżo stworzone w strukturze ciała? Tak, można to zrobić. A potem, jeśli zrozumiecie więcej, kiedy to stworzymy, możemy pozwolić, aby przemiana starej nerki nastąpiła. Wtedy nie ma potrzeby maszyny do dializy. Wtedy nie ma potrzeby przeszczepu serca, ponieważ teraz rozumiemy całą wiedzę kreacji w wymiarze fizyczności i życia, transformacji energii do stanu materii gansu w ciele człowieka. Następnie pytamy, co dzieje się ze skórami i rzeczami, które wytwarzamy syntetycznie. Nadal to trzymacie, tworzycie w nich komórkę duszy. W przeciwnym razie nie może istnieć. Ale wciąż w tej sile wtedy nakładacie to na ciało człowieka. Wtedy dopasowuje się do duszy człowieka. W przeciwnym razie, jeśli nie pasuje w wymiarze duszy komórki, ciało odrzuci to, to siła pola magnetycznego i nic więcej. Kiedy zachowujemy przezroczystość nerek, serca lub czegokolwiek, dlaczego ciało odrzuca? Ponieważ jest to odrzucenie tego pól. I co lekarze robią? Dają ci tabletki, aby stworzyć to pole, które pasuje, że te dwa mogą wchodzić w interakcję i utrzymywać te połączenie węgla, interakcje i komunikację. Czy w przyszłości byłyby potrzeby takie jak tego rodzaju operacje i tabletki? Nie. Ponieważ ludzie rozumieją teraz interakcję pól, transmutację i transport pól i jak stworzyć warunki akceptacji siły pola zarówno w polu grawitacyjnym i magnetycznym dla nowych, jak i starych, że mogą komunikować. Widzimy to w nadchodzącym czasie, kiedy człowiek stanie się podróżnikiem w kosmosie. Dostosujemy do tego naszą egzystencję. W tej chwili nosimy skafander małpy jako skafander kosmiczny, aby się opakować. Ale to jest dobre tylko częściowo dla tego Układu Słonecznego. Co się stanie, jeśli zabiorę was ze skafandrem kosmicznym do innej pozycji wszechświata, że aminokwas to po prostu energia? Macie skafander, w którym nic nie ma, bez życia. Może kilka pól, które są nieco inne, może znajdziemy nerkę, część lub kawałek kości, lub coś w skafandrze, co mówimy. Och, ten człowiek umarł. Nie, nie umarł, ponieważ w procesie wolności dusza nabrała nowego wymiaru i pozycję, przyjmując zbiorowość energii istnienia stanu materii i plazmy duszy fizyczności człowieka. Teraz ilu z was chciałoby przejść przez to przeobrażenie? A czy gdy zobaczę cię na Księżycu w wymiarze życia istnienia na Księżycu, czy cię poznam? Mówisz, och, to jest takie, a takie z planety Ziemia. Czy powinienem zobaczyć duszę i powiem, znam te duszy? Tak powiedziałem lata temu, a ci, którzy to zrozumieli, powiedziałem, witaj przyjacielu, spotykamy się ponownie po tysiącach lat. Kiedy powitałem duszę Mitry w manifestacji jej istnienia w wymiarze człowieka. I wtedy dusza decyduje, którą fizyczność nabierze, pozycję i miejsce. Ponieważ wymiar fizyczności jest ślepy w wymiarze fizycznej egzystencji na tej planecie. Ale dusza jest podróżnikiem wszechświata.
A kiedy widzi duszę, wie, że ją rozpoznaje. Cofnijcie się do historii KF i zostanie ona upubliczniona. Powiedziałem, cześć przyjacielu, spotykamy się ponownie po tysiącach lat. Wtedy to czas, kiedy zrozumieliśmy obecność Mitry na tej planecie. A wszystko, co musieliśmy zrobić, to żeby ona była szczęśliwa. Aby zaakceptowała duszę w wymiarze duszy, fizyczność i człowieka. Jesteśmy pasażerami wszechświata i mieliśmy przyjaciół w innych wymiarach. Tak jak gdy idziesz do miasta i widzisz: och, co robisz w Nowym Jorku? Myślałem, że wciąż jesteś w Londynie. Nie widziałem cię od lat. Tak samo podróżujemy przez granice wszechświata i unicosu. Zrozumienie całości całkowitego procesu kreacji w wymiarze fizyczności, w wymiarze, co nazywamy stanem gans istnienia tkanek miękkich, nie liczy się. Istota stworzenia duszy człowieka liczy się w wymiarze egzystencji. Z czasem ci z was, którzy opuszczą tą planetę jako dusza człowieka, będą rozpoznawać się nawzajem w wymiarze wszechświata, nawet jeśli zostaniesz gwiazdą, a drugi planetą, a kolejny stanie się ziarnem meteorytu. Kiedy zobaczysz, zrozumiesz siłę duszy. Witaj, przyjacielu. Spotykamy się ponownie, ponieważ w wymiarze kreacji oboje pochodzimy z esencji tego samego źródła. Oto, co powiedziało wam intro, a teraz rozumiecie. Istota zrozumienia, że tworzeniem fizyczności jest czasem, miejscem i pozycją w fizycznym wymiarze siły. Manifestacji fizyczności i w istocie nie ma nic wspólnego z siłą duszy oraz tworzeniem duszy i emocją duszy, ale w pewien sposób dusza jest twórcą wymiaru fizyczności, który pokazuje emocje w tym wymiarze i sile. Staje się to ważne dla nas wszystkich, gdy stajemy się podróżnikami po wszechświecie, aby rozpoznać emocje duszy i dzięki temu zrozumieć, co mówi nam dusza, a nie fizyczne stworzenie przed nami. Wyglądasz wyśmienicie, ale dusza mówi ci, zachowaj dystans. To ciało jest głodne, aby wziąć jakieś pola, że może ukraść z wymiaru innych. I to było zwyczajem człowieka we społeczności wszechświata. I tym właśnie musi być korekcja duszy człowieka. Nawyk zabijania w wymiarze fizyczności musi dobiec kresu i ulec zakończeniu na tej planecie. Kiedy nauczymy duszę człowieka, aby wchłaniać pozostałe 20% z jej otoczenia, a nie z innego zbioru pól plazmy, to, co nazywamy życiem. Może jeśli to rozumiecie, może teraz rozumiecie. Pierwszą rzecz, którą wam daliśmy jako dwutlenek węgla, co to znaczy? Co to pociąga za sobą, co ma, co robi? I cofnijcie się do wszystkich nauk, które zawsze mówiliśmy. Kiedy zaczynacie system, módlcie się o to, ponieważ ta dusza w systemie tworzy tę warstwę białka na górze, która jest granicą pól między zewnętrzem a wnętrzem dla duszy człowieka. A jeśli zrozumieliście to w całości, wtedy zrozumiecie jeden fundamentalny punkt. Czy kiedykolwiek do tej pory traktowaliście, przetwarzaliście i radziliście sobie
z gansami, które wytworzyliście, gdy zdjęliście skórę? Teraz rozumiecie, dlaczego ciągle wam mówimy, abyście trzymali aminokwasy oddzielnie. Jest to kurtka duszy systemu, że kiedy potrzebujecie, można ją założyć z powrotem, a potem, ponieważ jest to punkt separacji i zrozumienia tworzenia całości. W dawaniu i braniu wtedy to jest skuteczne i działa. Nie gans w kieszeni, cieszycie się z zabawy, ponieważ zapomnieliście o procesie kreacji. Nie zrozumieliście procesu istnienia. Nauka dnia dzisiejszego ma otworzyć oczy poszukiwaczom wiedzy, aby zrozumieć proces kreacji w prawdziwej esencji, a nie przez magię jednostki wzmacniającej statku kosmicznego i wszystko inne, czego próbujemy, abyście przez siebie spróbowali. I to była nadzieja i życzenie rodzaju ludzkiego. Co myślicie, gdy widzicie człowieka stojącego i obserwującego UFO, co on myśli? Och, są bardziej inteligentni niż my, zrobili. A co z kotem lub psem, który jest na smyczy obok ciebie i obserwuje to samo? Czy ta dusza czuje to samo? To są inteligentni ludzie. Chciałbym być psem na tym statku? Zrozumienie nauki kreacji jest celem nauczania KWSI. A nie zrozumienie procesu pakowania w kolejne opakowanie, do kolejnego pojemnika, do kolejnej duszy. Uczymy wolności człowieka we wszechświecie. Uczymy wolności duszy człowieka we wszechświecie. Uczymy prawdy o człowieku, aby zrozumiał, co ma nadejść, gdy stanie się częścią społeczności wszechświata. A potem podejmujemy kroki. Wtedy możemy zrozumieć, czego chcemy, a następnie możemy przejść do następnego poziomu zrozumienia całości. Stworzyłem człowieka na obraz siebie. I na pewno Bóg nie ma dwóch rąk, 10 palców i 2 palców u nóg. A Bóg wie wszystko. Jeszcze, co człowiek widzi w wymiarze swojej fizyczności. Wtedy, jeśli to zrozumieliście, zrozumiecie powód swojego węgla 12 i węgla 14, rozumiecie, że to, co nazywacie węglem, to jest linia połączenia. Nigdzie indziej nie ma takiego słowa, za wyjątkiem mózgu człowieka, ponieważ teraz można to skategoryzować i nie ma to wymiarów fizyczności w każdej sile. Mam nadzieję, że z dzisiejszego nauczania rozumiecie i zrozumieliście w głębszy sposób, że gdzie i jak nowe systemy są tylko systemami pośredniczącymi, abyście zrozumieli więcej, aby móc łatwiej podróżować po przestrzeni wszechświata, bez ograniczeń i granic tego, co nazwałem statkami kosmicznymi, samochodem, osłem i na plecach muła, i tak dalej. To wolność człowieka, aby zrozumieć prawdę o procesie transmutacji i transportu pule wszechświata, a potem manifestacja tego w odniesieniu do pozycji, siły pola czasu i miejsca. Kropla wody, wilgoć na szybie. Ta sama kropla wody, wilgoć w pokoju, której nie widać. I ta sama kropla wody w zamrażarce, aby stać się stałym lodem. Ponownie manifestuje się w innym wymiarze. Okno, pokój i zamrażarka mają różne warunki. Siły pola wszechświata dla duszy człowieka. Jak byś się zamanifestował? Jak byś zamanifestował się w wymiarze okna? Przestrzeni pokoju lub zamrażarki, sile pola wszechświata?
O tym musi zadecydować człowiek w jego podróży i wymiarze podróży nadchodzącego czasu. Gdy wiedza człowieka sięgnie transportu i transmutacji pól, a nie ciała człowieka. Stworzyłem człowieka na obraz siebie. Czy widzieliście Stwórcę w UFO? W takim razie dlaczego oczekujecie, aby duszy człowieka podróżowała w nim? Wtedy rozumiecie ograniczenia wiedzy, którą stworzyliście dla siebie, aby móc potwierdzić swoją egzystencję w wymiarze fizyczności w życiu fizycznym. Idziemy na przerwę i wracamy. I mam nadzieję, że udało mi się otworzyć oczy, aby lepiej zrozumieć siebie. Lepiej zrozumieć, czego w nadchodzącym czasie oczekiwać od swojej duszy i swojej fizyczności. I jak leczyć, jak się zachowywać i jak szanować życie. Że nie chcę, aby moje ciało i dusza zostały zjedzone przez inną strukturę, aby stać się jej częścią. Czy stanę się taki sam i zaakceptuję to, co we wszechświecie jest dla mnie swobodnie dostępne, że nie muszę popełniać przestępstwa i zabijać. Bardzo Ci dziękuję, Rick, jeśli chcesz przejść na przerwę i wrócić. Dziś zespół sprzedaży KF umieścił nowe pakiety na to, co nazywamy czasem wielkanocnym. I zobaczymy, jak mówią, zobaczmy, co przyniesie ciało dla poszukiwaczy wiedzy. Dalsze tłumaczenie od 2 godzin 24 minut 22s. Jest pytanie w YouTube od Ram. Dziękuję, panie Keshe. Czy możesz nas uspokoić o ryzyku wojny atomowej? MK, co chcesz, żebym cię zapewnił, że nie dostaniesz bombą atomową? Nie wiem, to zależy od tego, jakich szalonych przywódców tam wybierzemy. Ale to, co widzimy obecnie, szczególnie. Musimy zobaczyć, czego nauczyliśmy się od korony. 2 lata straszą nas, dają zastrzyki i jak widzieliśmy z krajem Austrii wczoraj przez wszystkie inne, stajemy się wolni. Nie potrzebujemy mieć zastrzyków, nie potrzebujemy. Nic innego może PCR test tylko na kilka dni. A potem to znika, ponieważ przeszliśmy przez cykl, przynieśli to dla nas, ale zwróciło to dużą uwagę na wiedzę człowieka, czym są wirusy i jako KF w bardzo krótkim czasie tak jak my i inne instytuty takie. Jak my wyjaśnimy wirusy, a następnie dodaliśmy to do naszej wiedzy, ponieważ widzieliśmy, co robi, jak mogą nas wykorzystywać. Następnym razem nie będziemy się bać wirusów, stało się to jak czarna zaraza. Ale tym razem czarna zaraza została stworzona celowo w celu zniewolenia naszych narodów. Zapłaciliśmy słono przez ostatnie 2 lata. Nasze prawnuki zapłacą zapożyczone pieniądze na spłatę i inne rzeczy związane z tym. Mamy owoce tego. Teraz widzimy wojny i widzimy, że żadne z supermocarstw nie sprzeciwia się czemukolwiek w odniesieniu do czy groźby realiów wojny nuklearnej. Bo arena nie jest bynajmniej nie krajami arabskimi. Arena to nie Chiny, arena to nie Australia czy Afryka. Możemy to zrobić tak, jak ich zabijamy, promujemy. Teraz areną jest Europa. Zrzucasz bombę atomową w Europie, a Amerykanie i Rosjanie grają w tę grę. Przykro nam, zachodni świat już nie istnieje. W tej chwili nie wchodzą na arenę bomby atomowej, bo tak naprawdę z Europy nic nie zostanie. Więc Europejczycy szczekają, ale nie mają czym ugryźć. I to jedyna rzecz, jaką mogą zrobić, ponieważ widzieliśmy, co wydarzyło się w tym samym kraju w 1986 roku, kiedy doszło do Czarnobyla. Dziś, jakieś 35 lat później, są farmy na górze Walii.
na zachód od Zjednoczonego Królestwa, na których nie można uprawiać, ponieważ wylądował tam materiał aktywny z Czarnobyla. Więc nie zobaczycie wojny nuklearnej, nie w Europie. Gdyby to było na Bliskim Wschodzie, tak, nie ma z nami nic wspólnego, ale wraz z bombą jądrową na Europę skończyłbyś z zachodnią cywilizacją. I myślę, że nie ma nic więcej poza tym, co Chińczycy chcieliby zobaczyć. Niech to przetestują. Wtedy nie ma supermocarstwa. Wtedy będzie tylko jedna potęgą, którą są Chiny, i nikt tego nie ryzykuje. Widzę taki kraj jak Polska, który teraz powiedział, że przygotowuje się dla wykonania blabla dla armii ukraińskiej do użycia. Obserwuj, jaka byłaby reakcja Rosji na Polskę. Rozważają w Moskwie zrównać ambasadę polską w Moskwie i nigdy nie pozwolić, aby żadne polskie umowy o pracę nie docierały do Rosji. Surowość będzie znacznie gorsza, bo Rosja ma za sobą inne potęgi. A wtedy postawa narodu zachodniego, że chcemy przejść od MiG do myśliwców F, nie ma żadnego znaczenia. Spójrz na szerszy obraz polityki. Nie będzie wojny nuklearnej. Nie na arenie europejskiej. Europa już po około 78 latach odchodzi od presji II wojny światowej. Tym razem spłynie w dół. To świat zachodni, który przegrywa i żaden z nich nie jest przygotowany na to, by to naciskać. Szczekają, ale jako fizyki jądrowy robimy strategię studiów broni jądrowej. Nie martw się tym. I to nie jest jak w latach 50. i 60., że jedna osoba może nacisnąć guzik. Zgromadzenie i członkowie kolektywu muszą ujawnić sekwencje, które pozwalają na uwolnienie bomby. Jest. Możemy mieć wyciek nuklearny. Ale to jest coś, co już potwierdziliśmy, że jesteśmy gotowi wesprzeć. Wszystko odbyło się w Austrii, że możemy dosłownie. Nie przejmuj się wojną nuklearną, jest dużo szczekania, ale nie ma gryzienia, a jeśli ktoś tam ugryzie, to nie będzie zachodniej Europy. Koniec tłumaczenia.